coś, czego nie powinienem wiedzieć, ale musimy się dowiedzieć. Dobra, wchodzimy tam. O kurde, Lucyfer! Wypuść, no nie odchodź, wypuść mnie! Siemany za wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Paliorowie z tego powodu, że dzieją się grube akcje ze strony Lucyfera i Pennywise'a. W ostatnim odcinku wraz z Bzykiem poszliśmy do ich zamku i zwiedzaliśmy dwie wieże, które kryją po prostu pokoje od Lucyfera i od Pennywise'a, jak się dowiedzieliśmy, co oznacza, że oni mieszkają w sumie nie w tej centralnej części, tylko w tych pobocznych. No a ja dzisiaj postanowiłem, że zwiedzę centralną część z tego powodu, że podejrzewam, że pod górą albo w górze może się naprawdę wiele chować. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a nie przedłużam, lecimy z filmosem. Witam was oczywiście na Palionowie, jesteśmy przed moim domkiem. Jak widzicie, jestem już przygotowany w sumie na tą wyprawę, z tego powodu, że już mam wszystko, co jest nam potrzebne. W sumie została mi jeszcze z poprzedniego odcinka tutaj fiolka po podce, ale ja sobie napełnię od razu ją wodą i gdzieś tam zaniosę po prostu, żebyśmy mogli mieć gotowe na następne podki na niewidzialność, bo potrzebujemy ich bardzo. Odłożę sobie tutaj te rzeczy, bo w sumie tego nie potrzebuję, nie wiem po co to mam w ogóle w ekwipunku, zabijałem gdzieś jakąś lamę chyba, ale nieważne. W każdym razie idziemy od razu w podróż, z tego powodu, że musimy się dostać jak najszybciej na zamek Lucyfera, z tego powodu, że jest akurat dzień i akurat wstaje dzień, więc na całe szczęście, że będziemy mogli po prostu w ciągu dnia tam spędzić czas, a nie w nocy, bo w nocy bym bardzo nie chciał. Wiecie co, zastanawia mnie totalnie, bardzo mnie zastanawia ta łódka tutaj. Wlazła do niej pszczoła i ocelot. I one tu siedzą już nie wiem ile czasu, ale ja nie mam zamiaru tego zmieniać. Niech one tu są, tylko bym chętnie ich przesunął. Dlaczego nie da się przesunąć tej łódki? Ej, co jest nie tak? Kto tym kieruje? Ocelot tym kieruje? Ocelot, proszę weź tym przesuń się. Bo ja tutaj nie mogę tu przepływać nigdy. To jest masakra. O, nie, dalej nie mogę. No co jest, kurde. Nie, bez sensu to jest, że one tutaj są w ogóle. Ale to jest fajne, bo zawsze można tu przeskoczyć sobie po niej. Dobra, weźmiemy tą łódkę. Chociaż nie, mamy łódkę w ekwipunku, nawet mamy dwie. Dobra, to po co mi w sumie tamta łódka? Lecimy od razu z tego powodu, że musimy dostać się na zamek Lucyfera. Jakby mówię, że to jest zamek Lucyfera, a nie Pennywise, z tego powodu, że Pennywise prawdopodobnie jest tym jego przydupasem, któremu po prostu Lucyfer bez przerwy rozkazuje, więc... Więc Pennywise w tym momencie jest pionkiem. Baliśmy się Pennywise'a, baliśmy się wchodzić do kanałów. Okazuje się, że Pennywise to jest tyle w porównaniu do Lucyfera, więc po prostu dalej mówię, że to jest zamek Lucyfera, bo to jest kurde jego. I on tam jest tą głową całą tego całego przedsięwzięcia. Najgorsze jest to, widzowie, że zaczyna padać mi za oknem i zaczyna być burza. Już raz nagrywałem ten odcinek. O nie, jest burza totalnie mocna. Ja muszę zamknąć okno, widzowie. Dobra, widzowie, zamknąłem okno, nie wiem, totalnie ta pogoda jest taka zmienna. Normalnie rano świeciło słońce, jest godzina aktualnie 17 i leje totalnie, zaczyna się burza, a ja nagrywam film. Widzicie, zaraz jak mi klepnie komputer, to ino roz. Dobra, lecimy do tego zamku. Wejdziemy sobie tym razem od strony portu, bo wchodziliśmy od bocznej strony, tam mieliśmy takie tajne przejście, ale w sumie bez sensu jest tam na razie wchodzić. Ja wejdę sobie tym razem, chociaż wiecie co... Kurczę, też z drugiej... Nie, dobra, weźmy sobie jednak bokiem, nie od strony portu. Port jest jednak średnim pomysłem, z tego powodu, że tam... Tam może ktoś pilnować. Od tej strony jeszcze nikt nie wie, że mamy jakiś tutaj włam, więc w sumie tędy dostaniemy się tak samo szybko jak tam portem do tego miejsca, do którego mamy się dostać. Więc ja szybko parkuję w tym miejscu, które zrobiliśmy, które jest zarąbistym totalnie miejscem na zaparkowanie sobie łódką. No i lecimy sobie w tędy. Wejdziemy boczkiem teraz. To nie ma znaczenia, którędy wchodzimy tak naprawdę, ale tędy czuję się troszkę bezpieczniej, bo nikt nie podejrzewa tego, że my tędy będziemy wchodzić, chociaż jest ryzyko, że stamtąd mógłby Lucyfer nas zauważyć, więc w sumie... Nie jest to do końca bezpieczne, przydałoby się zrobić lepsze wejście, lepsze miejsce do włamania tutaj i na pewno coś takiego zrobimy z Bzykiem, no tylko to już nie dzisiaj, bo jak już dzisiaj korzystam z tego, to korzystam z tego. Dobra, trzeba być ostrożnym, nie chcę pić poty, z tego powodu, że ona może mi się przydać później bardziej niż teraz, więc na razie ją olejmy, ale musimy się dostać jakoś tak, jakby tam zawsze wchodziliśmy, tutaj są jakieś, tu jest wejście do tej jakby, do tego miejsca, tego, w którym spotkaliśmy Pennywise'a i Lucyfera i nakryliśmy ich na tej rozmowie strasznej, w której planowali jakiś totalny atak, który musimy ogarnąć. To co się dzieje za oknem, widzowie, to jest tragedia, jak leje. Masakra. Nieważne, w każdym razie wróćmy do Minecrafta, w którym pięknie świeci słońce, cieszmy się tą pogodą, chociaż w Minecrafcie. I teraz tak, możemy wejść... O kurde, tu jest jakieś przejście. O kurde. Ja chciałem powiedzieć, że możemy wejść tutaj podkopując się, ale tu jest jakieś przejście. Dobra, czekajcie, wejdźmy tutaj do środka, ogarnijmy co tutaj jest, z tego powodu, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że możemy tutaj spotkać coś ciekawego, co by nam, prawda, rozjaśniło sytuację, co tu się tak naprawdę dzieje. Dobra, wejdźmy tu na górę. Cisza i spokój, jest wszystko gites majonez. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz przejdźmy tam dalej, zobaczmy co się dzieje.
Tutaj są różne pokoje na boki. Dobra, przejdźmy do samego końca. Tu jest... Nie wiem, co to jest, ale tu jest jakiś taki jakby balkon czy coś. O kurde, tu przecież mógłby być Lucyfer i widzieć, jak ja tam chodzę. Ej, to jest przerażające. Może on już wie, że ja tutaj jestem i zaraz mnie dojedzie. Dobra, czekajcie. Zwiedźmy najpierw te miejsca tutaj, których byliśmy już. Tu są otwarte drzwi. Pytanie, czy gdzieś będzie jakiś... Ja podejrzewam, że może gdzieś być jakieś ukryte przejście, które fajnie byłoby dzisiaj odnaleźć. Bo czuję, że za tymi ukrytymi przejściami będzie się naprawdę kryć coś cennego. Dobra, czy tutaj jest jakiś... Nie wiem, czy to jest na płytę, czy co to jest? Czy to jest ten boombox taki? Nie, na płytę. To wygląda, jakby tu było jakieś przejście, ale nie widzę nigdzie żadnego przycisku czy nic. Takich rzeczy, kurczę, chyba nie ma tu żadnego przejścia. Dobra, nieważne, tutaj chyba nic nie ma. Przejdźmy dalej, zobaczmy następne jakieś tutaj te. Tutaj zobaczmy. Tutaj znowu te biblioteczki, kurde, tutaj też chyba nic nie będzie. Nie, dobra, tu też nic nie ma. Dobra, zamykajmy te drzwi, żebyśmy wiedzieli, gdzie już byliśmy. I teraz tak, przejdźmy tutaj. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, dobra, zwiedźmy to, zobaczmy, co tutaj się kryje. Dobra, tu naprawdę, tu jest wszędzie otwarte, co oni wietrzą tutaj, czy co? Wietrzenie w Minecrafcie? Wietrzenie magazynów? Dobra, tu są jakieś piece, są skrzynki, czyje to jest? Kurczę, wygląda strasznie, ale nic tu nie ma totalnie, to jest totalnie podejrzane, że nic nie ma w tych skrzynkach. Kto tutaj mieszka? Dla kogo to jest? Nie wiem, zastanawiam się, ale nie mam pojęcia, czyje to może być. I wygląda to co najmniej podejrzanie, więc jakby no, nie chcę tutaj rozkminiać teraz tego, ale... Tu są jeszcze jakieś drzwi. Kolejny magazyn, ale tu jest totalnie ciemno. Co jest grane? Jest ten, jest Ender Chest. O kurde, tutaj mam jakieś swoje rzeczy, dobra. Możemy tutaj... Ej, to jest świetny pomysł. Zawsze warto trzymać w Ender Chestie takie rzeczy, bo później można coś zdobyć. Na przykład teraz ja sobie biorę pochodnie, bo jest ciemno i ja mam teraz jakoś świetne sobie miejsce tutaj, w którym jestem. Słyszę, jak ten deszcz... Czy deszcz zaczął padać w Minecrafcie, naprawdę? Czy to się pokryło z tym, co się dzieje u mnie aktualnie? Ale jazda, dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Ogarnijmy, co kryje się w tym miejscu. Dobra, jesteśmy tutaj, mamy jakąś... Nie wiem, co to jest, jakaś kuchnia czy coś? O kurde, jest jakieś zejście na dół. Zobaczmy jeszcze skrzynki. Oj, tutaj się nie da otworzyć, dobra, ta też, dobra. To nie ja. To nie byłem ja. Dobra, tu trzeba uważać, dobra, schodzimy na dół. Czy to jest jakiś magazyn, czy coś tego typu? Tu jest jakaś skrzynka, nic tu nie ma, tu jest skrzynka. Ej, to są skrzynie pułapki! Ej, kurde, czy one w tym momencie wysyłają informację, że ja tutaj jestem, czy coś tego typu? Tu jest jakiś... Ej, tu jest przycisk. Jest jakiś do otworzenia. Ej, co jest grane? Tam jest... Czy my odkryliśmy w tym momencie jakieś miejsce? Tam jest jakaś książka, ja się boję, jakie tam zapiski będą. Boję się tego, jakie tam będą zapiski, widzowie. Ja nie wiem, czy ja chcę to czytać, ja się boję, że tam będzie coś, czego nie powinienem wiedzieć, ale musimy się dowiedzieć. Dobra, wchodzimy tam. O kurde, Lucyfer! Co jest grane? Co on tam robi? Nie, dobra, uciekamy, zamykamy to za nim. Nie, zostaw mnie, nie biję mnie, czekajcie, szybko potem na niewidzialność pi... Co jest, nie bij mnie, nie... A... Nie, no zabił mnie! O, widzowie, co się wydarzyło w ogóle? Co jest grane? O kurde, Lucyfer, co jest grane? Nie, po co? Dlaczego mnie uwięziłeś? Co jest? Wypuść mnie w tym momencie! Wypuść, no nie odchodź, wypuść mnie! Co jest? Nie, widzowie, jesteśmy uwięzieni przez Lucyfera. Jesteśmy w tym zamku. Nie, to tak w ogóle nie miało wyglądać. Dlaczego ja mam taką małą celę? Co się wydarzyło? Dlaczego? Proszę mnie stąd wypuścić! Dlaczego ja tu jestem uwięziony? No nie, widzowie, mamy problem. Mamy mega duży problem. Jest noc? O, jest noc. O nie, ja w tym momencie sobie jeszcze spawna ustawiłem. Jaki fail. Nie, no dobra, widzowie, tak to się w ogóle nie miało skończyć. Ja miałem normalnie wrócić do domu, odkryć, co tu się wydarzyło. A no, zostałem nakryty przez Lucyfera, że przemierza tutaj szlaki po jego zamku i jeszcze dodatkowo mnie uwięził. Nie wiem, dajcie znać Bzykowi po prostu, że jestem tutaj uwięziony i może Bzyku mnie jakoś uratuje. Mam nadzieję, że tak. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy uda mi się stąd uciec, czy jestem tutaj uwięziony i skazany na śmierć.